Wiele razy w szkole słyszeliśmy o tym, że nachylenie funkcji liniowej jest stałe. Ja też tutaj już w kilku filmach o tym mówiłem. Co to znaczy? No to znaczy, że jak mamy jakąś funkcję, której wykresem jest prosta, czyli funkcję liniową, to tempo zmian, to jak szybko się zmieniają wartości tej funkcji, jest stałe. Inaczej mówiąc, tak jak powiedziałem, nachylenie tej funkcji jest stałe. A co to jest nachylenie? Nachylenie to jest taki stosunek. Jak wezmę sobie jakieś dowolne dwa punkty i obliczę dla tych punktów przyrost wartości, czyli zmianę w kierunku y, to jest taki trójkącik, grecka litera delta, delta y, i podzielę przez przyrost argumentu, czyli delta x, to dla funkcji liniowej ta wielkość jest stała, czyli to jest stałe dla funkcji liniowej. No i to jest coś, co się wydaje dosyć oczywiste, ale może warto zdać sobie sprawę, z czego to się bierze, z czego to wynika. No ja tutaj udowodnię, że tak jest, korzystając z podobieństwa trójkątów. No ale najpierw zastanówmy się, co ja w ogóle chcę udowodnić. No ja chcę udowodnić, że jeżeli wezmę jakieś dwa punkty, wybiorę sobie jakąś parę punktów, na przykład ten punkt, i obliczę dla tych punktów delta y przez delta x. No to muszę zobaczyć, jak tutaj się zmienia współrzędna x pomiędzy dwoma punktami. No ten przyrost jest równy tyle. Ja może ten przyrost sobie narysuję tutaj. Czyli tutaj mamy ten przyrost delta x. No a teraz jak wygląda przyrost delta y? No trzeba popatrzeć, jakie są współrzędne y tych punktów. Tu jest współrzędna y jednego punktu, tu jest współrzędna y drugiego punktu, więc ten przyrost to będzie taki pionowy odcinek. Ja go narysuję tutaj w tym miejscu. Ten pionowy odcinek, no i to będzie moje delta y. No i teraz chcę pokazać, że jeżeli wezmę jakieś inne dwa punkty, wybiorę sobie jakąś inną parę punktów, zupełnie dowolną, na przykład ten punkt, no i nie wiem, może tutaj ten punkt. Widzimy, że te punkty są gdzie indziej, też są dalej od siebie niż te dwa punkty. No jeżeli teraz dla tych punktów obliczę delta x, różnicę wartości x, ja to sobie znowu tutaj narysuję na dole, żeby mieć podobny rysunek, czyli tutaj będzie delta x, ale to będzie inne delta x. Tutaj ta różnica xów jest inna niż tutaj, więc ja tutaj może nie oznaczę tego przez delta x, tylko jakąś inną literką. No i jeżeli tutaj popatrzę teraz na to, jak się zmienia współrzędne y tych punktów, no to widzimy, że zmiana w kierunku y to jest długość tego odcinka. To ja może to w ogóle tak oznaczę, że to oznaczę tutaj w tym wypadku to delta y, powiedzmy, że to ma długość a tutaj w tym wypadku to delta x niech ma długość b, no i tutaj delta y niech się nazywa c, a tutaj delta y niech będzie równe d. No ja chcę pokazać, że co prawda c jest różne niż a i d jest różne niż b, ale że ich stosunek a podzielone przez b i c podzielone przez d, że to będzie tyle samo zawsze, niezależnie od tego, jakie dwie pary punktów wybiorę, czyli że dla dowolnego wyboru par tych punktów, to zawsze jest tyle samo. To właśnie znaczy, że to nachylenie jest stałe dla funkcji liniowej. No ja, tak jak powiedziałem, udowodnię to korzystając z podobieństwa trójkątów, więc przypomnijmy sobie, co to znaczy, że trójkąty są podobne. Czyli jak mamy dwa trójkąty, to te trójkąty są podobne wtedy, kiedy mają taki sam kształt. Tyle to mniej więcej oznacza, potocznie mówiąc. A co znaczy mamy taki sam kształt? To znaczy, że wtedy i tylko wtedy, kiedy odpowiadające kąty są przystające, kiedy kąty są takie same, kiedy odpowiadające sobie nawzajem kąty są przystające. No to pokażę może przykład, żeby lepiej to sobie wyobrazić. Powiedzmy, że mam jeden trójkąt tutaj jakiś. Weźmy jakieś konkretne miary kątów. Powiedzmy, że ten kąt jest prosty, tak jak tutaj mamy też kąt prosty w tych trójkątach. Tu wiemy, że jest kąt prosty. Tutaj powiedzmy mamy 30 stopni, tutaj powiedzmy, że mamy 60 stopni. Jeżeli teraz mamy inny trójkąt, który może być na przykład większy od tamtego, większy, ale ma takie same kąty, czyli tutaj jest 30 stopni, tutaj jest też 60 stopni, to powiemy o tych trójkątach, że one są podobne, dlatego że mają tutaj takie same kąty. Ten jest taki sam jak ten jest taki sam jak ten, no i ten trzeci, to jest kąt prosty, też jest taki sam. No i oczywiście jak już dwa kąty są sobie równe, no to ten trzeci też musi być taki sam, no bo suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni. No więc jeżeli mamy trzy kąty takie same, to trójkąty są podobne. No i wtedy, jak wezmę stosunek długości boków, na przykład podzielę długość tego boku przez długość tego boku w jednym trójkącie, no to z podobieństwa trójkątów wynika, że to będzie równe stosunkowi odpowiadających tamtym bokom boków w tym drugim trójkącie. Czyli jeżeli tutaj wezmę stosunek tego różowego czy też fioletowego do zielonego, no to będzie taki sam jak stosunek tutaj tego fioletowego do zielonego. No więc jeżeli ja pokażę, że te dwa trójkąty są do siebie podobne, to z tego będzie wynikało, że stosunki tutaj tych odcinków, które są pokolorowane na fioletowo i na zielono, są sobie równe. No to jak sprawdzić, że te trójkąty są do siebie podobne? Popatrzmy na to w ten sposób. Mogę wziąć tutaj odcinek, który tutaj jest poziomy, który reprezentuje długość delta x. Mogę ten odcinek tutaj sobie przedłużyć. On leży na prostej, która to prosta będzie taką linią poziomą. Dlatego, że współrzędna delta x zmienia się w kierunku poziomym. Tutaj mierzymy zmianę w kierunku poziomym, więc wiemy, że ten odcinek, który tutaj narysowałem, leży na poziomej prostej. Tak samo ten drugi zielony odcinek, który tutaj narysowałem na dole, leży też na poziomej prostej. Czyli te dwie proste, które tutaj tą przerwaną linią narysowałem tutaj i tutaj, są do siebie równoległe. No i one są przecięte tą pomarańczową prostą. No ale jeżeli mam parę prostych równoległych, przeciętych jedną prostą, to odpowiadające kąty są sobie równe. Czyli ten kąt tutaj pomiędzy tą prostą a tą sieczną pomarańczową, a ten drugi kąt tutaj między drugą prostą równoległą do tamtej, a tą samą sieczną, muszą być takie same. Czyli te dwa kąty są takie same i to wynika właśnie z tego twierdzenia, że jak przetnę parę prostych równoległych prostą, no to tutaj odpowiednie kąty są sobie równe. No i podobnie mogę tutaj przedłużyć tę prostą, na której leży ten odcinek i przedłużyć tutaj ten odcinek. Otrzymam znowu parę prostych równoległych, dlatego że te proste tym razem są pionowe. One są równoległe do osi y. Tak, tutaj może warto było oznaczyć, to jest oś x, to jest oś y. Te są równoległe do osi y, więc też są równoległe. No i znowu dokładnie tak samo jak poprzednio. Mam taką sytuację, że mam parę prostych równoległych, przeciętych tutaj sieczną, więc odpowiednie kąty muszą być sobie równe, czyli ten kąt musi być taki sam jak ten kąt. Czyli widzimy, że te dwa trójkąty są do siebie podobne, dlatego że ten trzeci kąt też jest taki sam, bo on jest kątem prostym. Poza tym jak pokażemy, że dwa kąty są takie same, no to ten trzeci musi być taki sam, bo suma kątów w trójkącie jest 180 stopni, jest ustalona. Czyli rzeczywiście jest tak, że stosunek A do B jest równy stosunkowi C do D. Ponieważ te dwie pary punktów ja wybrałem tutaj zupełnie dowolnie. Tutaj wziąłem jakąś parę punktów, tutaj wziąłem jakąś inną parę punktów i nigdzie nie korzystałem z tego, jakie konkretnie są te pary punktów. Więc pokazałem, że dla dowolnego wyboru, jak wezmę dowolne dwie pary punktów i obliczę dla tych punktów te przyrosty w kierunku y i w kierunku x i wezmę ich stosunek, to ten stosunek jest zawsze taki sam. Czyli pokazałem, że rzeczywiście nachylenie funkcji liniowej jest stałe. Dla dowolnej pary punktów, jak obliczę to nachylenie, to ono będzie zawsze równe tyle samo. I to właśnie obliczyłem i udowodniłem to, korzystając z podobieństwa trójkątów.